Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści zabili Wielkanoc, komuniści zabili Święto Dziękczynienia i komuniści starają się zabić Boże Narodzenie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego tak mówię? No, dlatego tak mówię, że no tak w sumie było. Tak było parę dni temu teraz Święto Dziękczynienia i tak 50 milionów ludzi jeździło po Ameryce, czyli to 10% mniej. Ludzie mają już dość. No, ale Wielkanoc została zaciukana. Teraz komuniści pompują te Boże Narodzenie. Tragiczne jest to, że John Hopkins, no to jest strona internetowa Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Medycznej, która pokazuje całą tą sytuację globalnie w sumie na temat paniki 19. Oni dali takie ogłoszenie, nie ogłoszenie, no taką informację, o której ja mówiłem już w sumie od 9 miesięcy, czyli jest kwestia, czy COVID to jest dodatkowe śmierci, czy COVID to jest alternatywne śmierci. No i oni napisali, dali takie dane statystyczne, gdzie do tej pory wszyscy wierzyli w to, co John Hopkins University publikuje. Kto, gdzie, jak, ile ma przypadków, ile śmiertelnych i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie polecam odwiedzenie tego. No ale oni dali taką informację, że statystycznie przez te ostatnie 3 kwartały nie umarło dużo więcej ludzi w Ameryce niż normalnie umiera. No bo trzeba sobie zdać sprawę, że w każdym normalnym kraju umiera około 1%. No, można sobie to wyobrazić, jeżeli ludzie żyją 100 lat, no to muszą umrzeć. No, także 1% musi umrzeć, tak? Raz, czyli 1% z 320 milionów, no to jest 3,2 miliony. 3,2 miliony, jakby było 320 dni, no to by było 10 tysięcy ludzi dziennie. Czyli tyle normalnie umiera, to nie ma żadnych, i to przez ostatnie lata, tak? No proporcjonalnie do większej populacji kraju, no bo wiadomo, że Ameryka, kiedy była Hiszpanka w 1918 roku, no to tam umarło około 600 tysięcy ludzi, no tak liczyli, no ale biorąc pod uwagę populację dzisiejszą, no to liczą, że to by było 2,5 miliona, czyli Ameryka była 3,5 razy mniejsza 100 lat temu niż jest dzisiaj. No, no to takie ciekawostki matematyczne. No ale co chcę powiedzieć? Straszą, zamykają wszystko. No i między innymi pozamykali kościoły. No i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Trafiła sprawa do Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym mamy Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett, ona ma 7 dzieci, 2 adoptowanych, 5 ma biologicznych, no bardzo wykształcona kobieta, prawnik i tak dalej, i tak dalej. No i trafiła do Sądu Najwyższego. I w Sądzie Najwyższym głosami 5 do 4 zdecydowano, że w zasadzie kościoły i synagogi, no i inne domy modlitwy, czy tam religijne, nie mogą być gorsze niż salony masażu, czy sklepy monopolowe, czy punkty, czy miejsca akupunktury. No ogólnie rzecz biorąc, wielu tych gubernatorów powiedziało, że kościoły i zbory nie są miejscami essential, czyli takie esencjonalne, czyli takie ważne, najważniejsze. No ale dlaczego sklep monopolowy jest ważniejszy niż kościół? No i dlatego Amy Coney Barrett przegłosowała 5 do 4. Szef całego Sądu Najwyższego Roberts, no on się spiknął z lewakami, bo jest 3 lewaków,
jest trójka lewaków i jest szóstka tak zwanych konserwatywnych. No ale jak wygląda na to, ten sam szef Sądu Najwyższego, Roberts, jednak nie bardzo jest konserwatywny. Przeszedł na stronę konserwatywną. Gdzie jest problem? No problem jest taki, że powiedzieli, że w kościołach i zborach nie może być więcej niż 10 osób, a w tych wszystkich esencjonalnych, ważnych miejscach może być więcej niż 10 osób. No i Sąd Najwyższy, kiedy Ginsburg żyła, Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, no to ona do kościoła nie chodziła, raczej bardziej chodziła do synagogi, jeżeli gdzieś chodziła. No i jest winna tej całej sytuacji, bo miała 80 chyba 7 lat. No i ciągnęła. Podobnież towarzysz Obama prosił ją, żeby zrezygnowała, no to nie zrezygnowała. No wielu towarzyszy partyjnych prosiło Ginsburg, żeby sobie odpuściła, szczególnie za Obamy. No później jak już Trump został wybrany z 70 milionami głosów, no to wtedy nie chciała rezygnować, bo byłaby zastąpiona kimś mianowanym przez Trumpa, no to trzymała się, no ale chorowała parę razy, miała ciężkie zapalenia, no Amy Coney Barrett, katoliczka, została wybrana. No teraz komuniści krzyczą, że jest nielegalna. No i to jest właśnie następny problem, że krzyczą, że sędzina została wybrana przed wyborem nowego prezydenta. No to jest kompletna bzdura, no bo prezydent nominuje, nadaje, senat głosuje w czasie kadencji prezydenta. No i oni mówią, że to jest nieuczciwe, że Trump nie pozwolił wybrać po 20 stycznia z nowym prezydentem. No, mówią, że był taki precedens, no ale on nie jest za bardzo podobny. I ta decyzja 5 przeciwko 4 głosom powiedziała, że kościoły i zbory zostały potraktowane wyjątkowo ostro, że to po prostu jest nieproporcjonalne do tych innych biznesów, i te restrykcje no muszą być przeanalizowane, trzeba popatrzeć na to i o co to wszyscy w tym wszystkim chodzi. Roberts wtedy z Ginsburg i z tą inną trójką, to oni przegłosowywali, było 5-4, no a teraz szala się przesunęła i podobne przypadki będą po prostu rozstrzygane normalnie, tak, normalnie. No, nikt normalny nie może powiedzieć, że sklep monopolowy ma być otwarty, a kościół ma być zamknięty. No, nie można do tego pozwolić. No, normalność nie może zniknąć. Gubernator Andrew Cuomo, no też komunista, kretyn, sam jeździ, sam baluje, sam robi duże rzeczy, które innym zabrania. No to właśnie powiedział, że to jest, że te wszystkie sytuacje to jest tylko kampania polityczna. No, jest to złośliwe gadanie. Hakim Jeffries z Nowego Jorku, z Brooklyn i z Queens, to on napisał, że kongres nie może w zasadzie opiekować się takim miejscem jak sąd, który jest nielegalny. No. Bo oni, komuniści, teraz właśnie mówią, że Sąd Najwyższy jest nielegalny, bo sędzina została wybrana za kadencji prezydenta, kiedy zmiana nastąpiła, a nie... I jest ten Hakim Jeffries, no jak same imię wskazuje, no to prawdopodobnie jest chodzi gdzieś do meczetu. No i on jest prawnikiem, ma
w zasadzie tytuł prawnika, on doktora prawa, także dosyć wysoko. No i taki lewak jest w stanie takie rzeczy pisać. Również wielu innych następny towarzysz Obamy, doradca Ben Rhodes też napisał głupoty, że to, że Sąd Najwyższy usunął te ograniczenia wydawane przez gubernatorów i polityków, spowoduje, że więcej ludzi umrze, No ile ludzi ma umrzeć? No tak jak wspominałem parę minut wcześniej, nie umarło 3 miliony plus 10% to 3 milionów. Po prostu jest taka średnia statystyczna, tak jak jest. Także ludzie przestali umierać na raka, przestali umierać na grypy, przestali umierać na wysokie ciśnienie. Po prostu wszyscy umierają. No nie wszyscy, bo to tak krzyczą i tak się podniecają tym 250 tysięcy ludzi, że niby umarło, no ale to jest przez okres 9 miesięcy. 9 miesięcy po 30 tysięcy to by było 270 tysięcy. Także ta matematyka to taka włochata matematyka. To eksperci nas jednak oszukują. No ale ten ton tych polityków, ten podważania Sądu Najwyższego, podważania tej konstytucyjności, podważania tego ustabilizowanego prawa, po prostu robienie z Ameryki tych dwóch zwalczających się plemion i podsycanie. To jest straszne, że lewactwo jest w stanie zniszczyć własny kraj, że lewactwo jest w stanie zniszczyć, podpalić własny naród, że jest w stanie kwestionować wszystkie te konstytucyjne rzeczy tylko dlatego, żeby uzyskać władzę. No, 4 lata, co to im da? No, takie oszustwo, które nie przypuszczam, że wyniki będą zmienione, no, ale wyniki będą, pokażą za 4 lata, tak? Za 4 lata będziemy widzieli to, co teraz widzimy z tymi przez 9 miesięcy z COVID-em. Krzyczeli, że jest dużo więcej, że ludzie umierają na lewo i na prawo. Statystyka jest taka, że po prostu nie umiera dużo więcej. No, jest ta pandemia. Wszyscy jakoś się wzięli w garść. Wszyscy starają się ograniczyć. No, każdy się nauczył. Jeżeli 10 tysięcy szpaków przyleci do sadu czereśni, no to nie potrzeba 10 tysięcy nabojów, żeby je powystrzelać. Wystarczy 2 czy 3 strzały z dubeltówki i 10 tysięcy odlatuje. No i tak samo z tym COVID-em. Ludzie przestali się spotykać, ci, którzy są chorzy, no to zaczęli być jakoś izolowani. Ta przypadkowa, bezobjawowa korona zarażała innych bezobjawowo, także wszystko się odbywa bezobjawowo albo na poziomie grypy. No ale ta retoryka polityków lewackich jest straszna, jest straszna, może to doprowadzić, raczej nie doprowadzi do walki zbrojnej. Do walki zbrojnej jednak nie doprowadzi, no ale ta walka partyjna, ta walka partyzancka, ta przywiązanie do tej partii, zamiast współdziałać dwupartyjnie, zamiast współdziałać, patrzeć na to, że Ameryka jednak miała 70 parę milionów konserwatystów i 70 parę milionów socjalistów, no to musi być dialog, Konserwatyści ciągle wychodzą i mówią, rozmawiajmy, mówmy do siebie, o co chodzi, gdzie są fakty, gdzie jest prawda. Socjaliści mówią, prawda jest niepotrzebna, są głosy, tak? Trump wychodzi, mówi, no popatrzmy się, czy tam coś jest, tak? Normalnie w cywilizowanym kraju, no to sędzia powinien powiedzieć,
popatrzmy się, czy są jakieś zastrzeżenia, tak? Jak się idzie do sądu, to sąd patrzy się na informacje, patrzy się na przedstawione fakty i decyduje, co jest prawda, co nie. Socjaliści teraz w ramach tych wyborów powiedzieli, że odrzucili. Komuniści przez ostatnie 4 lata pompowali, atakowali konserwatystów i Trumpa przez to, że Ruscy byli włączeni w to. I to ciągle mówili Ruscy, trzeba to zbadać. Prokurator generalny brał się za to, badał. To miesiące, lata trwało. To dziesiątki tysięcy dolarów wydali na to. No a teraz jak jest z drugiej strony możliwość zachachmęcenia, no to wszyscy umywają ręce. Wszyscy mówią nie, tam nie ma co sprawdzać, wszystko jest w porządku. Czyli to jest takie murzyńskie podejście. Kali ukraść dobrze, kalemu ukraść niedobrze. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to powoduje ze strony lewackiej niezrozumienia rzeczywistości, a ze strony konserwatywnej zdenerwowanie, no i irytację. No jest nadzieja, że to zdenerwowanie i irytacja ze strony konserwatystów spowoduje to, że zaczną głosować, tak? No bo jednak najważniejsze w demokracji to jest to, że trzeba głosować. Nie można wzywać do walki zbrojnej, bo walka zbrojna nic nie pomaga i normalni ludzie prędzej czy później po prostu likwidują w ramach rządu, w ramach państwa, w ramach policji. No ale teraz CIA, FBI, wojsko, cały Washington, no to oni są jednak w budżetówce. Ci ludzie są po prostu, żyją, te 20% społeczeństwa, to jest budżetówka, na cała reszta, 80%, to są po prostu niewolnicy. Te 40, ta połowa tych niewolników po stronie socjalistycznej to pragnie tego, no ale ta 40% po stronie konserwatystów, no to nienawidzi tego, że jest zamieniona w niewolników, no i nigdy nie będzie zadowolona, no ale politycy, którzy dostają się, szczególnie reprezentanci, no będą przegłosowani, będą usuwani, będą zmieniani. Normalność musi wygrać. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich konserwatystów, którzy głosowali na Trumpa, na swoich lokalnych reprezentantów i senatorów, na sędziów, policjantów, szefów, no cokolwiek tam mieliście do głosowania. Mam nadzieję, że głosowaliście konserwatywnie. Mam nadzieję, że jeżeli były jakieś plebiscyty, no to wybieraliście normalność, a nie socjalistyczne tak zwane postępowe, samoniszczące się głosy czy propozycje. Nie ma się co poddawać. 2022 są wybory międzyprezydenckie. Głosujcie wtedy, głosujcie konserwatywnie, głosujcie na prawicę, głosujcie na Bóg, honor, ojczyzna. Wszyscy ci z was, którzy głosują na lewactwo, wszyscy ci, którzy głosują na socjalistów, jeżeli wam tak sumienie pozwala, To głosujcie tak, jak wam sumienie pozwala. No tyle tylko, że za parę lat, jak będziecie płakali, no to proponuję wziąć bata i się lać później po tych plecach. No i żeby był płacz i zgrzytanie zębów, tak? Bo z reguły tak jest. Macie wolną wolę, macie dobrą wolę, macie możliwość zrozumienia, co się dzieje. Socjalizm nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Socjalizm zawsze prowadzi do jednej partii, socjalizm zawsze prowadzi do głodu, socjalizm zawsze prowadzi do próby chęci fizycznego zniszczenia konserwatystów. Tak było, jest i będzie. Zdrowia. Do następnego.